Siemaneczko, z tej strony Talib, czyli Seba, wiadomo jak jest. Nagrywam, słuchajcie, kolejny odcinek. Trochę nie było tych odcinków, bo się dużo działo u mnie. Praca w niemieckiej firmie. Jednak nie są to BDF-y, tak jak widzieliście w poprzednim filmie. I to nic, powiem wam, mieszkam sobie na bazie. Codziennie zjeżdżam na bazę, gdzie jest prysznic, gdzie jest kuchnia, gdzie jest wszystko, także nie narzekam, naprawdę nie narzekam. I co? A dzisiaj zostaję wysłany, bo dopiero będę ruszał na serwis Scani, także taki dzionek, wiecie, na lajcie, generalnie żadnej pracy, tylko 100 km trzeba pyknąć w jedną stronę na serwis. No i tyle, no nagram coś tam, skleję coś tam, jakiś fajny odcinek, może będzie krótki, ale to zawsze coś. Myślę, że zawsze do przodu z tym tematem pracy w Niemczech, bo dużo się działo, naprawdę dużo się działo, a nie było czasu nawet nagrywać, wierzcie mi, nie było, były zawirowania i tak dalej, ale oczywiście wszystko mówię pozytywnie, nic się nie działo strasznego, nic, nikt nam mi krzywdy nie zrobił, ja nikomu, także co, lecimy tutaj na parking po samochód i będę jechał na serwis. Dzisiaj jest czwartek. Jest dzisiaj czwartek. To jest tydzień zjazdowy, czyli gdzieś w sobotę będę, myślę, że w domu wieczorem, jak się uda. No i co? Opowiedziałem już wam, w pierwszym odcinku tutaj, jeżeli chodzi o te Niemcy, w jakim systemie pracuję. No i to tak widzicie, no pogoda taka, jaka jest, taka jest. Trzeba być pozytywnie nastawionym. Pozytywnie nastawionym talibem, pamiętajcie, do wszystkiego, czyli z bombowym podejściem do siebie i do świata, bo wiecie, jak będziemy się zamartwiać, będziemy niepozytywni, będziemy nerwowi, no to długo nie pożyjemy, tak? Nie będzie tego szczęścia, zdrowia, pomyślności, o którym się tak mówi. Dobra, już się nie rozwlekam, bo sam jak siebie słyszę, to się śmieję nieraz. Ale co, no to lecę przez takie miasteczko tutaj, prawda, niemieckie, fajne tereny, Bawaria, także jest przyjemnie, jest naprawdę fajnie, spokojnie. No i co, i za chwilę będę na bazie. A ja już, słuchajcie, w ciężaróweczce, a jadę z naczepą, także nie samym koniem, coś tam jest do zrobienia przy naczepie. No i co? Będę jeszcze robię kontrolę tutaj, jeszcze na młotkach. Jeszcze parę minutek i będę ruszał. Jestem już, słuchajcie, na autostradzie. Oby nie było korków, bo to trzeba być też na czas w tym serwisie. Bo wiadomo, są inne ciężarówki. Ale to wiadomo, się nie stresuje. Niektóre osoby myślą, że ja na przykład się stresuję, patrzą na mnie. A wierzcie, miałem taki spokój w sobie, że to się w głowie nie mieści, nie wiem, może wyglądam jakoś na spłoszonego, wiadomo, jestem nowym kierowcą, ale bardziej mnie stres motywuje niż przeraża, czyli nie mam czegoś takiego, że o Jezu, ojeju, bo coś jest, sytuacja jakaś, tylko po prostu bardziej się, jak to się mówi po polsku, wku i tak dalej, am i po prostu działam niż jestem spłoszony. To nie chodzi, że jestem jakimś twardzielem czy coś, ale no trochę już za tą kierownicą no mam do czynienia i sytuacje były różne w tym transporcie, czy to na busie po Europie, czy w różnych dziwnych miejscach i różne dziwne sytuacje w Alpach w zimę i tak dalej, z których zawsze wychodziłem, także no zawsze trzeba myśleć, wiadomo, do przodu, ale no nie jestem, jak to się mówi, świeżak, a to, że w tej firmie jestem świeży, okej, jestem świeży w tej firmie, ale nie jest to przerażające dla mnie, wręcz przeciwnie, motywujące, fajne, nowe doświadczenie, nie zamulam. Po prostu przestałem zamulać w poprzedniej firmie, bo już było po prostu nudno. Ja lubię zmieniać firmy, rozwijać się i tak dalej. Także co? No, działamy. Jadę do tego sztula. No i co? Zapraszam do dalszego oglądania. Nie powiem.
powiedziałem takiego dość ważnego też, 100 km. 100 km mam, aktualnie 94 km zostały, także fajna też traska taka, można sobie polecieć 100 km. No bo wiadomo, jak to my driverzy, jeździć to my naprawdę lubimy. W oczekiwaniu na serwis popijam sobie kawę. Zobaczymy, ile to potrwa. Może godzinkę, może dwie. Także parę rzeczy jest do zrobienia, oprócz tych standardowych. Także ja sobie czekam i tyle. No i co, moi drodzy, Talib i Scania, jego Scania już po serwisie. Także co, no za 4 godziny zeszło, jeszcze tankowanie. Miało być mycie, ale my na mini coś robili, także nie umyłem już auta, ale to nic. I co? No i po serwisie, słuchajcie, wypiłem z 5 kaw, ale to takie kawy, to wiesz, wiesz. No tak, wiesz, no wiecie, wiesz. To takie kawy to nie kawa. Talib jak sobie robi kawę, to musi być siekiera, musi być petarda, musi być bombowa. Tak to u mnie jest. Bo to są takie kawy z automatu. No dobra, ale to nie o tym, nie będę się rozgadywał. Co? No taki krótki dosyć filmik, ale kolejny na plus. Mam nadzieję, że się podoba. Jak się podoba, łapka w górę, komentarz, dawajcie te komentarze, bo naprawdę są fajnie, że je dajecie, już nie chodzi, że są fajne, ale generalnie są fajne, widzę. Także dzięki. To mnie też motywuje do dalszego nagrywania filmów, no bo tak naprawdę jak nie będzie oglądających osób, nie będzie pozytywnych komentarzy, to też nie będę tego nagrywał, bo po co, sam dla siebie, tak? Wiadomo, sam dla siebie to mogę zdjęcia robić. No, także co, ja lecę dalej, czyli lecę sobie na swoją bazę odstawić zestaw. No i tyle. Także pozdrówka, trzymajcie się i oczywiście zapraszam na Instagram. Talib of the Road. Także szukajcie mnie też na Instagramie. Pozdrówka, trzymajcie się, hej. I co? Bardzo dziękuję oczywiście za obejrzenie kolejnego odcinka.